wróciłem dzisiaj na to jezioro, tyle żeby poszukać głębiej. I już mam coś, co może być coś... Już mam coś, co było na szyi, albo coś, jakiś wisiorek, bo tu jest znaczek Yin-Yang. Z tyłu jakaś rekin. Razem dosyć głęboko, więc po wczorajszym placu zabaw mam na pamięć obryte dźwięki drobniaków. Wychodzi dwa fleningi, stan menniczny, prawie 79 rok. Przed chwilą tam miałem jakieś aluminium, myślałem, że to dalej jest to, a tu jakiś malutki pocisk hukowy. Znowu. Taki przyjemny dźwięk. Wartości niskie. Ale Deutsche Marka jest. 75. 50 pfennigów. Zaś baba sadząca drzewo, tylko że z 50. W wodzie nie znalazłem zbyt wiele, ale za to spotkałem takiego pana, który przyniósł mi taką kudę z jaszczurką i mówi, że to znalazł tutaj, bez wykrywacza. Spytałem się go, czy mi to odda. I mi oddał. Nic współczesnego nie wychodzi. 5 fenigów. Sąsiadów awantura. Nie wiem, o co tam kłócą. 7:43. A do mnie wpada euro. A za euroem wpada 20. I to miejsce, gdzie wczoraj pierścionek wyszedł. Może jeszcze coś tu wytargam. Wejdę głębiej. Widzę tutaj dwie rzeczy w sicie, 5 centów. I tu jest pytanie, czy to jest podkładka, czy to jest pierścionek. Wyglądało na jakąś podkładkę, jeszcze coś tam bije w tej dziurze. Tutaj się musiał ktoś na serio wypieprzyć, bo i pierścionek, i zawieszka. I kasiura tu leży, wszystko na jednym kwadracie. Znów 10 centów. Ja się cieszę. Ale jak długo to potrwa? Postanowiłem tą miejscówkę wyczyścić z kapsli. Wczoraj łopatka, dzisiaj łopatka. Może będę tu wracał systematycznie, więc im mniej sygnałów niepotrzebnych, tym lepiej dla mnie. Dwa naboje hukowe. Do wywalenia gdzieś. Euro 35, 40. Euro 45. To na wiadomo co. Gwóźdź. Pierścionek. No nie doszukałem się jakiegoś bicia. Ale łapy mam czarne. Nie wiem, czy to ten tlenek srebra. Przed chwilą go czyściłem. 50 pfennigów i jedna marka. No 50 pfennigów znalazłem wczoraj też. To można zmienić jeszcze na euro, ale po co? Jakieś zaślepka. I to chyba też była zawieszka. No na ryby to raczej nie jest. Są jakieś rybka, a tu jest yin-yang i szlaczek. Ryby chyba nie interesuje. Pokój i jedność. Myk. A nie działa. Najbardziej klimatyczna rzecz, jaką dzisiaj udało się znaleźć, nie mi, ale kolesiowi. I działa jeszcze.
Teraz to tam wszystko wypadło. Myk. Zamknięta. Z taką jaszczurą. Nie, muszę wyszukać tego, czy to jest nowoczesny wytwór artystyczny, czy jakieś może starsze coś. Chociaż ta jaszczurka jest tak solidnie zrobiona. I ten pęk kluczy do tego. I to jest do kombajnu. Ten przód, co kosi. Przyjechałem na plac zabaw, ale trochę za wcześnie, za dużo ludzi jest. Zrobiłem sobie rundę dookoła jeziora i znalazłem taką gąsienicę z kamieni. A chodzi tutaj o to, że podczas koronawirus każdy sobie dodaje kamienia, żeby potem sprawdzić, jak dużo to zostało tutaj. Całe objaśnienie. Fajne. Takie ciekawe. Ludzie tu w domu malują kamienie. I zostawiam tu. Ziemniok. Jest tego już tutaj 20 metrów. Kawałek od jakiejś bransoletki. Aus. Zwei. Ach, zwei. Andersrum ist ein, zwei, ein Euro. Also mit das. Ładnie wychodzi. Srebrko czy aluminiowe? Chyba alu. No ale. Jakieś bicie tu mało. Słabo widzę. AG 925 srebro. Tu wyrwane. Taki. Ma pocieszenie z parku, z placu zabaw, bo pieniędzy nie ma tu. Pół godzinki. Słabo strasznie. Ale nie było więcej sygnałów. Może te sygnały były głęboko, bo pod bardzo twardy piasek pod spodem. 2 euro 20 centów i takie małe sreberko, bransoletka na rękę z napisem, z jakimś tam napisem M, nie widzę dalej, widzę tylko M. Taka drobinka urwana. Srebro zawsze cieszy, nie? Jadę jeszcze na taki jeden mały zobaczyć, nie wiem czy tam się tam kopać, nie wiem czym się zmieścić w filmie.